Niezwykły spektakl mogli obejrzeć najmłodsi mieszkańcy Sieradza. Na scenie Sieradzkiego Centrum Kultury zagościła Akademia Pana Kleksa. W przygotowanym przez poznańską grupę artystyczną Erato widowisku W świecie Pana Kleksa nie występują zawodowi aktorzy. Rolę uczniów Pana Kleksa grają dzieci. Dzieci mają teatr w sobie, ich tego nie trzeba uczyć, bo ich plus jest to, że one są spontaniczne, naturalne. Aktor zawodowy uczy się udawać. Dzieci nie muszą się tego uczyć, one po prostu są, tylko trzeba tak im dobrać rolę, żeby mogły grać siebie. W tym momencie wcale nie trzeba ich wiele uczyć, tylko po prostu dobrze nakierować. Dzieci są zdolne i potrafią bardzo wiele. Owszem, dochodzą takie elementy, jak nauczyć piosenek śpiewać, jak nauczyć tańczyć, ale od tego są fachowcy, którzy bardzo to szybko zrobią z dziećmi, bo dzieci bardzo szybko kwitają, więc zdolne dzieci wszędzie. Dla młodych aktorów nie ma rzeczy niemożliwych. Na scenie dają z siebie wszystko. Świat stworzony przez Jana Brzechwę fascynuje dzieci, bo jest bardzo kolorowy i niezwykły. Bohaterowie bajki przeżywają niezwykłe przygody. Śpiewamy, bawimy się, improwizujemy i po prostu... No to jest po prostu gra aktorska, to jest po prostu czysta zabawa. Spektakl w Sieradzu był nietypowy również dlatego, że zagrali w nim sieradzanie. Jarosław Wasylik na co dzień jest strażakiem, więc jest przygotowany na różne nietypowe sytuacje. Jednak występ w rodzinnym mieście był dla niego dużym przeżyciem. No właśnie chyba trochę większa trema jest, bo zdarzyło mi się już w tym spektaklu grać, ale to było w Poznaniu, choć przed dużo większą widownią, to jednak nie analizowałem, kto może siedzieć na widowni, ponieważ nie miałem takiego problemu, nikogo za bardzo z Poznania nie znam. Natomiast tutaj, zwłaszcza wczoraj w niedzielnym spektaklu przyszło mnóstwo znajomych, kolegów nawet z pracy i koleżanek, także... Pan Jarosław miał jednak wsparcie. W spektaklu zagrała z nim córka Magda. Przyznała, że to dzięki niemu trafiła do obsady przedstawienia. Jak jej się grało z tatą? Fajnie właściwie, nic trudnego, tylko że tak czasami zrobi jakąś śmieszną minę i tak dalej i ja nie mogę się opanować i się śmieję, na przykład tak jak teraz. Więc bardzo mi się podoba i jest taki luz właściwie, kiedy się gra ze swoim tatą. Magda ma spore doświadczenie, bo grała w Akademii Pana Kleksa na deskach warszawskiego Teatru Roma. Przyznała jednak, że od pierwszych występów trochę się zmieniło. Kiedyś grałam jedną z córek Multiflora, a teraz gram Multiflorę, więc tak troszeczkę no, chyba już zestarzałam się, tak mi się wydaje. Okazuje się jednak, że w Akademii Pana Kleksa wiek nie ma specjalnego znaczenia. Dla trochę starszych aktorów to był powrót do czasów dzieciństwa. Oczywiście, że dlatego właśnie lubią, bo przenoszą się w zupełnie inny świat, troszeczkę nierealny dla nich, ale jednocześnie przecież my znamy te piosenki, wyobrażamy sobie, przecież na początku mieliśmy same książki, z książki wynieśliśmy pewne wyobrażenie, potem przepiękne realizacje filmowe, potem teatralne w Teatrze Roma, także mamy takie dobre i wspaniałe wzorce, że... Wychodzi tutaj dziecko, które ma 6 lat oraz osoba, która ma 40-50 lat i tak samo się zachowuje na scenie. Śpiewa te piosenki i zaczyna reagować żywotnie. To jest coś, co nie umiera. No na pewno tak właśnie jest. No, zresztą z dziećmi, no dzieci to są takie spontaniczne stworzenia, które tak fajnie reagują, że my dorośli bardzo fajnie się przy nich też czujemy i to jest jak najbardziej jakaś tam no, zabawa, przede wszystkim zabawa, hobby, pasja. Ja się to w ogóle tutaj znalazłem dzięki temu Kleksomobilowi, ponieważ no, miałem go wypożyczyć do spektaklu, ale nie bardzo Kleks potrafi tym jeździć, także choć Kleks ponoć wszystko potrafi, ale akurat tego nie ogarnia, także tutaj jestem chyba dzięki temu Kleksomobilowi, no ale jakoś jest zabawa, jest fajnie. Entuzjazm aktorów udzielił się publiczności. Dzieciom kolorowy świat niezwykłej szkoły bardzo się spodobał. Nawet jeśli nie zapamiętali, czym zajmował się pan Kleks, wiedzą, co to jest fantazja i do czego jest potrzebna. Myśli. A do czego? Zwariowane myśli. A do czego są potrzebne? Do zabawy. Mali widzowie z trudem mogli usiedzieć w fotelach. Żywiołowo przyłączyli się do wspólnego śpiewania. Tak gorące przyjęcie sprawiło, że twórcy spektaklu zapowiedzieli kolejne wizyty w Sieradzu.